Ale mówisz, że Warhammera, tak? Grałeś w Warhammera tego, rozumiem, też komputerowego, tak? Bo ja ostatnio wracam powoli sobie do grania i się zastanawiam, okej, za co by się tutaj zabrać? Że Warhammer. Poleciłbyś komuś, wiesz, takiemu natruszczykowi, który nigdy nie miał do czynienia z tym, nigdy nie malował figurek, ani nie był nigdy zajawiony tego Gry typu. komputerowe, czy bym polecił? Czy Warhammera byś polecił? W sensie grę Warhammer. Znaczy, Którą część? faktycznie mój pierwszy kontakt z Warhammerem w ogóle to była gra Dawn of War, czyli strategia czasu rzeczywistego, wydana w 2005? Kurde, nie pamiętam teraz, ale no była wspaniała. To było takie wow. Jeśli nie słyszeliście wcześniej o Warhammerze, Warhammery są dwa. Jest ten osadzony w świecie fantasy i jest ten właśnie, no w zasadzie też fantasy, ale w 40 już milenium, czyli no to jest trochę science fiction, ale z science to nie ma za wiele wspólnego i ten właśnie science fiction jest bardzo mroczny, bardzo przesadzony. To jest taka bardzo grubą kreską rysowana satyra na totalitaryzm, fanatyzm. No i ten świat jest obrzydliwy, nie ma tam żadnych dobrych gości i to jest właśnie ten mój ukochany Warhammer, który polubiłem właśnie od momentu Dawn of War. Więc jeśli zastanawiasz się, drogi widzu, widzko, czy Warhammera wjechać, no właśnie najpierw poleciłbym chyba takiego Dawn of War'a albo poczytać w ogóle o tym świecie, bo dla mnie jakby turlanie kostkami, przesuwanie figurek po planszy, jeśli już mówimy o tych miniaturkach, nie jest atraktorem dla tego hobby. Mi największą frajdę zawsze sprawiało składanie tych modeli, malowanie ich, jakaś ekspresja artystyczna przy tym, więc dla mnie najważniejsze byłoby, jako osoby, która chce się z tym zainteresować, zobaczenie, czy pasuje wam w ogóle taka estetyka, która jest bardzo specyficzna, bo tu mamy na przykład okręty kosmiczne, które mają długość kilku kilometrów i mają jakieś zdobienia rodem z gotyckich katedr, albo dosłownie są po prostu katedrami, które się tam unoszą w kosmosie i przenoszą żołnierzy, poczytać właśnie o lore i w ten sposób się wkręcić. A jeśli podobają, albo po prostu zobaczyć, czy wam się podobają te miniaturki. Jeśli wam się podobają, to wjeżdżajcie i się tam nie przejmujcie niczym innym. Bo to ma wam sprawiać radość, nie? A o czym to tak w ogóle jest, tak w skrócie? W tym filmie porozmawiamy na temat tego, jakie są sposoby zarzucania wędki. Da się to jakoś streścić? Ojejku, 40 tysięcy? Dobra, to trzeba się cofnąć powiedzmy o 10 tysięcy lat, jeszcze do milenium 30. I mamy Imperium Ludzkości z Ziemią w centrum oraz Imperatorem, który tą Ziemią i Imperium Ludzkości włada. Imperator nie jest człowiekiem, tylko taką istotą ponadczasową, która ma niesamowicie rozwiniętą inteligencję, jakieś tam zdolności psioniczne. Jest takim super duper nad człowiekiem, który chce zrealizować trochę to, co w Dune'ie zostało zrealizowane w tych kolejnych książkach, czyli zaprowadzić dla Imperium Człowieka taki pokój na skalę całej galaktyki. No i żeby zapanował ten spokój, to niestety najpierw, wiadomo, civis pacem, parabellum. Kto chce pokoju, szykuje się na wojnę. Dokładnie. I żeby ten pokój zrealizować, szykuje wielką krucjatę. No, to się nazywa krucjata, ale Imperator Ludzkości jest jakby takim redditowcem do kwadratu. On chce wprowadzić w całej galaktyce totalny ateizm, totalną wiarę w naukę, wykorzenić wszystko, co przy linijce nie było rysowane. No i tworzy jakby 20 synów, z których każdy ma trochę inny zestaw cech. I oni mają mu potem pomóc właśnie w dowodzeniu tą krucjatą na całej galaktyce, nie? On jest ojcem, tam matką jest inna taka istota do niego podobna, też ponadczasowa, no, oni się tam chyba Eternalsi, czy tam Perpetualsi nazywają, coś takiego, że tam nie da się ich zabić tak w tradycyjny sposób. No i właśnie ta matka strzela focha, bo nie do końca nagle jej pasuje, że potomstwo zostanie wykorzystane w taki bardzo instrumentalny sposób. To swoją drogą jest retcon, który tam został wprowadzony 2-3 lata temu i fandom się podobno strasznie o to zesrał, bo ja teraz zaczynam to dopiero nadrabiać. No i moce chaosu, moce czterech bogów chaosu rozproszyły tych 20, oni się nazywają primarchowie, rozproszyły tych 20 primarchów po całej galaktyce. No i oni lądowali z różnym szczęściem na rozmaitych planetach. Niektóre miały bardzo dobre warunki. Znaleźli tam kochające rodziny, które im pomogły
jak najszybciej wykorzystać swoje nadludzkie zdolności, stali się naturalnymi liderami itd., itd., to niektórzy trafili na mniej przyjemne planety, gdzie na przykład środowisko było zniszczone, albo szerzyło się przestępczość, korupcja itd. No ale każdy z nich, właśnie mając te niesamowite zdolności, ten genetyczny kod imperatora ludzkości, no jakoś plus minus nad tymi swoimi światami zapanowali, a imperator w międzyczasie wyruszył, żeby ich tam szukać w tym kosmosie, nie? No jak ich zaczął znajdować po kolei, to zazwyczaj było tak, że nad tego świata, w którym ich znalazł, rekrutował się też Legion, czyli tak jak Primarchowie byli danego Primarchy, czyli tak jak Primarchowie byli potomkami genetycznymi tego Imperatora, tak z ich jakby materiału genetycznego w połączeniu z materiałem genetycznym osób tam rekrutowanych z danej planety powstały zakony kosmicznych Marines, czyli tych no chyba najbardziej ikonicznych, znanych, kojarzonych z Warhammerem 40 tysięcy wojowników zakutych w pancerz, posługujących się piłami łańcuchowymi i pistoletami, które wystrzeliwują rakiety zamiast pocisków. No i tak powstało 20 legionów, tam o dwóch słuch zaginął, historia głucho o nich milczy. No i niestety, ponieważ imperator miał być niby tym nadludzkim, wspaniałym ojcem, ale w praktyce okazał się po prostu wybiórczym dupkiem, który niektórych synów faworyzował, niektórych nie, tutaj czegoś nie dopilnował, no to doszło do pewnego rozłamu w ich szeregach, doszło do wydarzenia określonego potem jako herezja Horusa. Boże, chcecie się tego słuchać, naprawdę? Dajesz. I takim sposobem wszędzie zarzucicie tą przynętę? Właśnie od imienia jednego z primarchów. No i właśnie zaczęli się między sobą ci kosmiczni Marines napierdalać tych złych, ci źli, dlatego że zostali właśnie tam spaczeni jakoś przez siły chaosu. Jakby plany o galaktycznym pokoju zostały tutaj zrujnowane. Galaktyka pogrążyła się w wojnie na kolejne 10 tysięcy lat. Do tego dochodzą jeszcze jakieś tam, oprócz chaosu dla Imperium Człowieka, pojawiają się też inne groźby, jak chociażby orkowie kochający wojnę, którzy są równie głupkowaci, śmieszni i są chyba w zasadzie jedyną frakcją, która czerpie jakąkolwiek, że tak powiem, frajdę z bycia w tym settingu, jest jedyną fan frakcją w całym settingu. Są jacyś Eldarowie, którzy są odpowiednikami elfów, Nekroni, którzy są kimś... O Jezu, nie chce mi się tego, bo to jest skomplikowane, ale takie, no, zastępy robotycznych szkieletów, o, powiedzmy. Do tego są jeszcze obcy, tak zwani tyranidzi, którzy pożerają planetę za planetą, są sterowani przez jakiś tam rój, umysł, czy tam matkę roju, no nie pamiętam w tym momencie, ale są jakoś tam połączeni psychicznie wszyscy, że się zachowują no, jak insekt. No i właśnie spośród tych różnych frakcji można tam sobie wybrać te figurki, te ludziki, które ci się najbardziej podobają, no i sobie z nich zbudować armię, nie? Rozmiar tych starć jest rozmaity. Ja szczerze mówiąc nigdy dużo Warhammera w bitewniaka nie grałem, bo jak już ci mówiłem, raz, że bardziej interesuje mnie malowanie. Dwa, że perspektywa na przykład tego, że chcesz sobie zagrać orkami i orkowie nie są armią specjalnie elitarną, tylko mają bardzo, bardzo dużo modeli, to jest horda. I musisz takich na przykład 60 orków sobie pomalować, którzy no, są do siebie dosyć podobni, jasne, możesz ich jakoś tam customizować, no bo to na tym to hobby polega, no, modelarstwo, na tym, żeby tam coś od siebie zostawić. Ale jak masz 60 figurek, z których złożysz tam dwa oddziały, oczy mogą chyba na drugą stronę się wrócić, wypaść i wiadomo. Brzmi jak dobra zabawa w każdym razie.